Minął rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jaki jest największy sukces gabinetu Beaty Szydło, jaka jest największa porażka? Beata Szydło i rząd Prawa i Sprawiedliwości zbudowali przeświadczenie, że są prosocjalni, prospołecznie, a przede wszystkim dodający ludziom szansę wyrównywania szans społecznych. Tym sukcesem w małej części jest bez wątpienia program 500+, ale niestety jest to program, który pomieszał w głowie Polaków rozumienie sprawiedliwości społecznej. Dlatego, że należy się wszystkim, najbogatszym, a nie należy się tym, którzy najbardziej potrzebują. Program 500+ był sprawiedliwy wtedy, kiedy należałoby się nawet tym, którzy mają jedno dziecko. To jest pewien sukces, ale największą porażką tego rządu jest inny problem. Jest problem tego, że emanacja władzy dzisiaj nie jest w kancelarii prezesa Rady Ministrów, tylko jest na Nowogrodzkiej, że sterowanie tym rządem jest rękoma Jarosława Kaczyńskiego. I takie sprawy jak przejmowanie mediów, wstyd i hańba dla polskiego systemu praw i wolności obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, ustawa teraz deubekizacyjna, czy ustawy wcześniejsze, takie historyczne, polegające na zmienianiu chociażby i wykluczaniu w przeszłości różnego rodzaju perspektyw, które rysowały się przez ostatnie lata, pokazuje, że w tym rządzie jest chęć zemsty. Jarosław Kaczyński razem z Beatą Szydło przygotowali w Polsce taki system budowania przyszłości na zemście. Ani to mądre, ani to nikomu niepotrzebne, bo Jarosław Kaczyński powinien pamiętać, że w przyszłości będzie nowa władza, która będzie pamiętała jego winy, a wszyscy, którzy łamią w Polsce prawo, też powinni mieć szansę odpowiedzieć na pytanie, czy łamali je świadomie. Jeżeli tak, to Jarosław Kaczyńskiego miejsce przed Trybunałem Stanu, Beata Szydło i Andrzej Duda w grupie trzymającej władzę będą odpowiadali podobnie. Dziękuję.